halo, z tej strony Pedro i dzisiaj przedstawię wam przyszłość Robloxa, dlatego zachęcam do oglądania tego materiału. A więc tak, jesteśmy widzowie na Twitterze, jesteśmy na Twitterze Bloxy News i jak możemy sobie zjechać tutaj troszeczkę niżej, post 30 kwietnia roku właśnie 2021, mamy tutaj widzowie takie zdjęcie, zobaczcie. Takiego mamy awatara teraz i takiego awatara podobno będzie w roku 2050. Zobaczcie, czy mi się to podoba? Szczerze to nie. Dlaczego? Ponieważ zawsze mi się Roblox będzie kojarzył z takim kwadratowym, może tak to powiedzieć, i zawsze to będzie miało jakby swój urok, więc ta postać mi się nie podoba, widzowie. Jeżeli bym chciał sobie pograć taką postacią, to po prostu poszedłbym grać w jakieś MMORPG czy i tak dalej, widzowie. Więc naprawdę, Roblox według mnie zawsze powinien zostać taki kwadratowy, ale tutaj możecie, widzowie, zobaczyć, jaka postać może być właśnie te 10, 20 czy 30 lat, no nie? Możecie tutaj sobie tak zobaczyć. Jeszcze wam, widzowie, mogę pokazać jedną rzecz. Tutaj macie, widzowie, drugą. Tutaj macie już jakby taką postać ubraną. Tutaj macie jakby, to jest jakiś deformer disabled i enable. I widzowie, tak to się prezentuje. No czy jest to fajne, już się właśnie wypowiadałem, ale jak najbardziej jest, są to, widzowie, ładne, ale to ładne awatary. Jeżeli by Roblox coś takiego kiedyś prowadził, no to, widzowie, no nie byłbym zadowolony, ale też bym jakoś mega bardzo nie płakał. Mogę wam też pokazać, widzowie, grę na Robloxie, w której, jak widzicie, zaczynałem. I tutaj, widzowie, macie Classic Mate'a, zobaczcie. Zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie. Tutaj macie też Antro Mate'a, tylko niestety ziomeczkowie go przesuwają. Ale zobaczcie, widzowie, ja postaram się wam go pokazać, ja go sobie trochę przesunę. Zobaczcie, widzowie, jak on by się prezentował, tak mniej więcej. No, nie wiem, czy jest to, widzowie, fajne, czy nie. Możecie sobie tak tutaj porównać mój awatar i awatar tego ziomeczka. Tutaj macie jeszcze takiego Classic Mate'a. Gdyby coś takiego wprowadzili, to w miarę by to było spoko. Gdyby wprowadzili właśnie takiego Classic Mate'a, ale no takiego drugiego, to nie wiem, czy Antro Mate by był fajny. Ale ten Classic Mate jak najbardziej mi się podoba. Taki mógłby zostać prowadzony. Możecie mi napisać w komentarzu, co o tym sądzicie. Oczywiście, jak widzieliście, brałem info z Twittera Robloxa. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego materiału. Trzymajcie się, siemano!